witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojorojewski z tej strony i kolega Ignacy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Od razu na początku zastrzegamy, wyglądamy delikatnie jak uchodźcy, modny temat ostatnio. Czerwonego. Dokładnie tak. Udało się odejść troszeczkę od komputerów. Moi drodzy, przed Wami mini relacja z trzeciej edycji tak zwanych regat youtuberów. Róża Wiatrów, Węgorzewo. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście. To jest Twój trzeci raz? Trzeci. Od samego początku. Elegancko. Od samego początku jeździmy tu razem, swoją drogą. Tak, to prawda. Pierwsze dwa wyjazdy też mieliśmy przyjemność jechać razem, tym razem tak. Na innych łódkach. Dokładnie tak. Jak się Wasza łódka nazywa? Dyrektor D. Dyrektor D. I które miejsce zajęliście? Siódme. Okej. Okay. Bardzo słabo. Okay. W zeszłym roku było trzecie, teraz siódme, więc spadliśmy mocno. Nasza łajba Easy Peasy po raz kolejny na podium. I w sumie wszystko to strasznie mega dzięki naszemu sternikowi. Pozdrawiamy serdecznie Adama. Udało się trzecie miejsce w tym roku. Znaczy jeden spadek, tak? W zeszłym roku drugim. No ale to jest dobra forma. Bo są dwa wyścigi zawsze i potem jest oczywiście. No czy w tym roku było? Miało być chyba trzy? Ale były dwa. Były dwa. I rok temu też były dwa. Też były dwa. Tak, na tej zasadzie. Chodzi o punktację z dwóch. Pogoda śliczna, ale znów trochę zabrakło wiatru, bo demonem prędkości nie można było nazwać tych regat. O ironio, słuchajcie, dwa dni temu tutaj, czy trzy dni temu padał śnieg. Dzień przed regatami był piękny wiatr, bo naprawdę, byłem akurat dzień wcześniej, to popływaliśmy sobie troszkę, a na regatach oczywiście wyszliśmy na wodę, nabraliśmy żagle, po czym dokładnie tak, jak a w ogóle trzy dni temu to był śnieg, także no. Tak samo jak na moim ostatnim paintballu z Rojem, też trzy dni przed PZR-em był śnieg. Na szczęście pogoda udała się nieprawdopodobnie, tym bardziej, że są strasznie rpegowe klimaty. Nie wiem, czy jesteś takiego, że jak jechaliście tak nawet dwie godziny do celu, to wszędzie było widać, wiesz, klimaty z Gotika, z Wiedźmina 3. Ja się nie dziwię, że tu jest tyle fanów Wiedźmina, bo to są po prostu takie tereny, nie? Aha, coś pięknego. Nie, jest tu prześlicznie jak to zwykle. No i generalnie organizacja tak, to jest duży plus, że co roku idzie to do przodu. Co roku. Po prostu co mówimy, zgłaszamy jakieś uwagi, wszystko idzie do przodu. No nie, głupie rzeczy nawet dla dzieciaków, tak? Są dzieciaczki, które tam przychodzą. Czy podjęcia po autograf, tak, to teraz sponsor jeden dostarczył fajne takie wiecie, do podpisywania markerów. Dokładnie. Jakby tak. Statek wycieczkowy dla widzów, tak, żeby mogli pływać z nami i też spędzić. Za najfajniejsze właśnie banery. Po raz kolejny widzowie się świetnie zachowali. Organizatorzy bardzo fajnie ułatwili, urozmaicili kontakt, relacje między nimi. Jest coś takiego, że tutaj ten fan jest doceniany. Tak, jakby ktoś, kto robi coś fajnego, jest doceniany i to jest naprawdę duży, duży plus, którego ciężko spotkać na innych imprezach. Też mi się tak wydaje. Jakby mało jest takiego docenienia, jeżeli ktoś coś faktycznie pracy wkłada, a są osoby, które do tej pracy wkładają, chociaż z drugiej strony też i jest miejsce, i jest przygotowane, i jest dostarczana woda, jak tutaj ludzie siedzą, czekają, tak? Jakby to wszystko ma naprawdę taką fajną twarz i kurczę, no z przyjemnością tu jeździmy. Tego nie mogliśmy powiedzieć podczas pierwszej czy drugiej edycji, ale przy trzeciej to nie wiem, czy ty masz właśnie takie podejście, że to są takie wakacje youtuberów troszeczkę. Najbardziej można to powiedzieć. Emocje są fantastyczne, nie będę wymieniał wszystkich, którzy na stronie internetowej jest od cholery. Nie chcę kogoś pominąć, żeby się nie obraził, ale raz, że to są fantastyczni ludzie, z każdym można pogadać i to, co zauważyliśmy od razu na pierwszym posiedzeniu, że gdzie się nie odwrócisz, tam możesz do kogoś gębę otworzyć. Zawsze. I to jest, w ogóle miała być relacja Izak i Rojo, ale Izak komentuje. Ja tego nie skomentuję. Nie skomentujesz, bardzo słusznie. Gościu nie ma życia czasem po prostu. Jeszcze będę, że na inna impreza jest jeszcze dzisiaj, no? Jak to nagrywam, oczywiście nie publikacja, ale... Tak to jest. W środę, na spokojnie. Moi drodzy, to make a long story short, tak jak jest to główne hasło narkomanów, to generalnie tak. Fantastyczne emocje, poczuliśmy, że odpoczęliśmy troszeczkę od takiego komputerowego zgiełku, monitorów i tak dalej, na łonie natury, która jest zawsze najlepszym milfem. To prawda. Matka Natura. Pozdrawiamy serdecznie. Pogada, organizację. Bartku, dziękujemy jeszcze raz serdecznie za zaproszenie. Całe Węgorzewo, uniwersytet. I słuchajcie, no polecamy Wam gorąco. Przede wszystkim. No to jakby to, że my sobie tak odpoczywamy, to jest jedno, ale to jest jakby nie jest to coś niedostępnego. Nie jest to tylko jakby zarezerwowane dla nas. Absolutnie. Sprzedajcie temat rodzinom, znajomym. Możecie fajny weekend spędzić. Wakacje mini. Jeden samochód, cztery osoby i naprawdę idzie się tak wybawić po prostu tutaj, że...
jedzenie, no wszystko. No to co tu, nie, no, nie mam. Złe rzeczy nie ma, złe rzeczy. Krótko, ciekawie, sympatycznie, intensywnie, fajna pogoda, fajna organizacja, bardzo fajny motyw też oczywiście, w sumie klasycznie, też od pierwszej edycji były właśnie różne gadżety, różne fanty, z którymi możemy... fajni, kurde, fajne nagrody, no na wszystko. Na aukcję charytatywną, na Allegro akcję, właśnie, o, wejdźcie na aukcję, jeżeli nie wiem, kiedy publikujesz, ale aukcja charytatywna na Allegro, słuchajcie, można zebrać od szwagrów, od Śmiechawy. Tak. Od szwagra, słuchajcie, jeden chłopak jest, no, ciężko chory, i jakby wszystkie, tutaj Allegro tak pomogło, dochód jakby z tych aukcji charytatywnych będzie przekazywany tutaj na leczenie, więc tak. To zachęcamy. Każdy dawał różne rzeczy, mniej lub bardziej. Ty duży dałeś prezent, nie? Jestem HTR, nie? No, nie pitolimy się w tańcu. Nie pitolisz, to się akurat nie pyta. Nie, ładny prezent. Ale jeśli dysponuję już linkiem do tych aukcji, to możecie znaleźć go w opisie. Jeśli go tam nie ma, to po prostu on jeszcze nie powstał, ale ja na pewno zaktualizuję to i na pewno zewnętrznie jeszcze puszczę na Facebooka linka do zachęcamy tych aukcji. Zachęcamy gorąco. Także fajna zabawa z pomocą, w tle lubimy łączyć takie elementy. Klasyka gatunku. Pozdrawiamy Was serdecznie, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, odwiedźcie mojego serdecznego kolegę, przyjaciela Cego. No i nie pozostaje nic innego, jak podziękować za uwagę, życzyć miłego dnia. Dzięki w ogóle, że znalazłeś chwilę. Trzymajcie się, pa. Cześć, pa.